tvpodkarpacie.pl. Wojtek, a więc pierwszy raz na sanockim lodzie. Często podkreślałeś to, że no martwisz się jednak o ten stan polskich lodowisk, porównując je do tych najlepszych na świecie kanadyjskich. No właśnie, jak wrażenia związane z pierwszym wyjściem na lód? Fajnie było, a lód bardzo dobry jest. Naprawdę w Ameryce za ciepło jest na arenie dużo razy, to lód niedobry jest. To tu jest ładnie zimno i lód twardy. To dobrze się jeździło i chłopaki dobrze wyglądali. Fajnie by było, jakby wygrali. Już na pewno trzymasz za nich kciuki. Dzisiaj przypomnę, że wyjazdowy mecz w Katowicach. No, to naprawdę trzymam kciuki. I żeby wygrali dzisiaj i później, jak będę miał pierwszą grę, też musimy chyba wygrać. Powiedz mi, jak przyjęli cię zawodnicy? Jak wyglądał ten pierwszy moment wejścia do szatni? No i powiedzenia cześć chłopaki. Dobrze przyjęli mnie chłopaki. Wszyscy fani byli. I dobrze, że po polsku troszkę umiem rozmawiać. To pomaga, ale... chyba co dzień będzie lepiej i lepiej. Widać na twojej twarzy takie zaangażowanie, przejęcie tym wszystkim. No, jak ogólnie się czujesz? No, troszkę zmęczony jestem. Wczoraj przeleciałem 12 godzin liczyliśmy i długo była, ale dzisiaj będę spał troszkę i chyba lepiej będę się czuł jutro. tvpodkarpacie.pl